Hej, ja jestem Hubi, ty oglądasz kanał Farma Rzepy, a Baldur's Gate 3 to świetna gra. No dobrze, powiedziałem to, możemy się już rozejść. Dobra. Tak naprawdę mam trochę więcej do powiedzenia, ale czy to nie jest trochę irytujące, jak bardzo dyskusja w świecie gier jest zafiksowana na punkcie jakości? Czasami można odnieść nawet wrażenie, że punkcikowe oceny na portalach to właściwie jedyny wymiar, w jakim można rozpatrywać gry. A przecież to w ogóle nieprawda, co staramy się zresztą udowadniać na naszym kanale. Wracając jednak do tematu, często mówi się, że Baldur's Gate 3 to gra przełomowa, czy taka, która odmieni oblicze gier na zawsze, albo że od teraz wszystkie gry będą tak wyglądać. I ja bardzo chciałbym nie mieć w tej kwestii racji, ale obawiam się, że tak się raczej nie stanie z kilku powodów, o których powiem w dzisiejszym materiale. Przede wszystkim, musimy zdać sobie sprawę, że trzeci Baldur to gra powstała we wręcz inkubatoryjnych warunkach. Ten wątek poruszono już kiedyś na fanpage'u mistycyzmu popkulturowego, w którym Michał Ochnik relacjonował wczesny dyskurs o Baldur's Gate tuż po swojej premierze. Michał powołał się wtedy na słowa Xaviera Nelsona Juniora, mam nadzieję, że to czytam dobrze, niezależnego dewelopera, który tłumaczył, dlaczego gra sprawia wrażenie tak nad wyraz dopracowanej względem innych produkcji i to tą relacją będę się posiłkował. W pierwszej kolejności weźmy pod uwagę wydawcę gry, Larian Studios. To niezwykle doświadczone studio, które dzięki aktywnym kampaniom na Kickstarterze, wydawaniu swoich tytułów w Early Accessie, a w efekcie niezależności od dużych wydawców, może pozwolić sobie na nietypowo swobodne, jak na standardy branży, kreatywne podejście do tworzenia gier. Dlaczego to takie nietypowe podejście, zapytacie? Myślę, że na to pytanie świetnie odpowiada fragment z książki Wciśnij Reset Jasona Schreiera. Cały przemysł gier, tak jak inne przedsięwzięcia artystyczne, został zbudowany na napięciach pomiędzy dwiema frakcjami: ludźmi kreatywnymi i ludźmi dzierżącymi kasę. Słowa te padły w kontekście historii Warrena Spectora i jego batalii z dyrektorami finansowymi rozmaitych wydawców w latach 90. i 2000, kiedy uzyskanie dofinansowania z góry było bodaj jedynym rozsądnym sposobem na uzyskanie środków dla swojego projektu. Od tamtej pory trochę się zmieniło, ale nie aż tyle, ile moglibyśmy się spodziewać. Mimo tego, że mamy alternatywne metody finansowania, to los wielu obiecujących produkcji zależy od ludzi, którzy wymagają od swojego projektu przede wszystkim potężnych korzyści finansowych. Nie każdy może przecież pracować w niezależnym studiu, a większość osób w tej branży zatrudniona jest w firmach pozostających pod kontrolą jakiegoś multimiliardowego giganta. Larian Studios jest jednak niezależne, a więc nie tyczą się ich żadne niemożliwe do spełnienia deadline'y, dziwne wymagania w kwestii rozgrywki czy narzucanie nietrafionych technicznych rozwiązań. I to już czyni z Baldur's Gate 3 grę niespotykaną w obszarze AAA. Ale powodów, dla których drugi taki tytuł może już nigdy nie powstać, jest trochę więcej. Choć tak naprawdę wciąż rozbijają się o pieniądze. Dzięki wsparciu ze społeczności Larian mogło pozwolić sobie na niezwykle długi czas produkcji, aż 7 lat, z czego przez 3 gra wisiała w Early Accessie, w ramach którego gracze mieli dostęp do pierwszego aktu, płacąc przy tym pełną kwotę za grę, w efekcie czego Larian było w stanie sprzedawać swój produkt jeszcze zanim został ukończony. To nie jest standardowy model wydawniczy w branży, w której najpierw przyzwyczajono się, że nowy produkt generuje przychody tylko przez parę miesięcy po premierze, a potem, że obłożenie rozgrywki mikropłatnościami to wygodny, a czasem właściwie jedyny sposób na zarabianie na tytule na długo po premierze. W takim klimacie, jaki mamy, szanse kreatywnych deweloperów na stworzenie takiej gry, jakich są po prostu niewielkie. Wbrew pozorom, sukcesy takie jak Stardew Valley to niestety tylko odstępstwo od reguły, a nie standard. A nawet jeżeli tym kreatywnym deweloperom uda się zdobyć finansowanie, to tworzona przez nich gra musi okazać się hitem. Inaczej mogą kolejnej takiej szansy po prostu nie dostać. Wspomniany wcześniej Warren Spector spędził lwią część kariery walcząc o swoje pomysły i tylko kilka razy udało mu się naprawdę wywalczyć tą na swoją ochotę. Możliwość stworzenia takiej gry, jaką mu się widzi. I to właśnie przy takich okazjach powstały jego prawdopodobnie najbardziej kultowe tytuły takie jak System Shock, Thief czy Deus Ex. Ten ostatni stanowi obecnie sztandarowy przykład gier z gatunku Immersive Sim, który prężnie rozwijany jest po dziś dzień, a ponadto jest duchowym spadkobiercą dziadka tego gatunku, System Shocka. Gdyby nie wolność, na jaką pozwoliło Warrenowi studio Eidos, Deus Ex mógłby nigdy nie powstać. Tak samo jak wiele potencjalnie świetnych tytułów nie powstało właśnie przez brak możliwości uzyskania finansowania.
W tej kwestii Baldur to chlubny, ale jednak wyjątek. Okej, wiemy już, że Baldur powstał w nietypowych warunkach, ale niemal nieograniczone środki i czas to trochę za mało, by stworzyć dobrą grę. Drugim filarem sukcesu było z pewnością doświadczenie studia. Zerknijmy na ich dwa poprzednie tytuły, oba z podznaku Divinity, bo Baldur dzieli z tymi produkcjami wiele wspólnego nie bez powodu. To produkcje zbliżone do Baldura pod kątem klimatu, settingu czy nawet graficznie, ale dzielą również sporo rozwiązań technicznych, takich jak turowa walka, towarzysze czy dialogi, z tym, że Baldur znacznie rozszerza każdą z tych funkcji i nie ma się co dziwić. Divinity szło, aby Baldur's Gate mogło biegać. Bez doświadczenia zdobytego na Divinity, Larian nie byłoby w stanie stworzyć takiej gry, jak stworzyli. Zresztą, jak wspomina Noark w swoim filmie, wieść niesie, że Larian chciało zrobić trzeciego Baldura dużo wcześniej, ale Wizards of the Coast, właściciele licencji, nie chcieli na to zezwolić. Dopiero po sporym sukcesie drugiej odsłony Divinity, czarodzieje Wybrzeża sami zgłosili się do Lariana z propozycją produkcji tytułu. I powinniśmy cieszyć się, że tak wyszło. Ciężko przewidzieć, czy trzeci Baldur byłby tak dobry, gdyby nie doświadczenie studia w produkcji klasycznych RPGów. Ta historia z licencjonowaniem wydaje mi się bardzo istotna w kontekście produkcji trzeciego Baldura, bo pokazuje niezwykłą ambicję studia Larian, która zapewne pchnęła ich w kierunku stworzenia gry na wszelką miarę wielkiej i to bez krzty przesady. Już w pierwszych godzinach zabawy, kiedy zacząłem zwiedzać okolice, mój mózg zareagował na ogromny i pełen możliwości świat gry w sposób zupełnie dla mnie nieprzewidywalny. Mianowicie poczułem przedwczesne zmęczenie. Już wtedy jasnym stało się dla mnie, że ogarnięcie, co tu się właściwie dzieje, będzie mnie sporo kosztować i, prawdę mówiąc, dopiero czytanie o lore gry w internecie rzuciło mi konkretniejsze światło na niektóre wydarzenia. Nieuniknione były również momenty, gdy już myślałem, że zobaczyłem wszystko, co się da w danej lokacji, tylko po to, żeby za chwilę odkryć, że widziałem raptem połowę dostępnej zawartości. Jakby tego było mało, to każdego spotkania, potyczki, zadania czy wydarzenia można podejść na pozornie nieskończoną ilość razy. No i oczywiście opcje są skończone, ale szczerze, jest ich tak wiele, że równie dobrze mogłyby być po prostu nieskończone. Już teraz czuję dobitnie ten ogrom świata, a przecież moja główna postać jest raptem gdzieś w połowie zabawy i dopiero przed momentem zacząłem grać drugim bohaterem na oddzielnym zapisie. Ta mania wielkości ma przynajmniej dwie strony. Tę pozytywną utożsamia Baldur's Gate, ale jest też negatywna. Nie do odparcia dla niektórych deweloperów pokusa stworzenia gry dekady, mimo że realnych środków na dokonanie takiego dzieła nie ma. Wydaje się, że nie bez powodu Starfielda porównywano tak ochoczo do Baldur's Gate. Jasne, obie te gry wyszły w tym samym momencie, ale jak na ironię to Baldur triumfował w kategorii wielkości, do którego miana mistrza pretensje rościła sobie Bethesda. No i cóż, historia osądziła. W Starfieldzie spędziłem 53 godziny i mam wrażenie, że widziałem już wszystko, bo to gra do bólu schematyczna, której najlepsze cechy przykrywa warstwa kontentu poniżej oczekiwań. W Baldur's Gate spędziłem w tym momencie jakieś 40 godzin, a czuję, że nie widziałem jeszcze nic. Dziękujemy za uwagę i dobranoc. Dziękujemy także naszym patronom, a w szczególności Marcinowi Jastrzębiowi za finansowe wsparcie nas na Patronite.